HitFirstBoxing.com, Boxing.org. Jesteśmy tutaj z Tomasz Góral, Adamek Tomasz. Duża walka, Cesar Glasgow. Miałem szansę widzieć wasz sparring. Mogę powiedzieć, że to był naprawdę hardkorowy sparring, ciężkie sparring do twojej przygotowania, do twojej walki. Co wyciągnąłeś z tego sparringa, co miałeś? No te plusy, minusy, co znasz u Glasgowa? Znaczy, powiem ci tak, że sparring jest sparringiem i możesz być mistrzem sparringu, a w ringu przychodzi ten dzień, jest wielkie napięcie. Jesteś nikim, więc mnie trener mówi tak, że lepiej walczy niż sparuje. Ale sparingi były dobre z dwóch stron. On jest też chłopak ambitny, do przodu idący, lubi się pobić. Ja znów lubię zadawać, nie lubię utrzymywać ciosów. Także no, dwa odrębne style. Mam nadzieję, że będzie interesująca walka dla kibiców. Dobry czas, prime time w Polsce, bo na Polsacie otwartym w godzinie 10.30, 11 w nocy. Także walczymy po południu w Stanach. Mam nadzieję, że szczęśliwie odboksuję, zwyciężę i będzie to kolejny krok w mojej karierze. No, miesiąc temu miałem szansę pogadać na radio i to było, słuchajcie, miała być walka Brian Jennings, possibility HBO. Ta walka jakoś nie doszła. Katy Duwa sam powiedziała, że no, ja wymieniłem parę nazwiska, bo jesteś co, no, w pierwszej dziesiątce, jesteś w czwartym miejscu w Ring Magazine, w czwartym miejscu i to jest wielkie wyzwanie na chłopaka jak Glasgow, gdzie on nie jest w pierwszej dziesiątce, nie jest młody chłopak, który ma szansę w jego życiu podejść, gdzie, no, jak on wygrywa, no on idzie do przodu, no to jest taki, więcej... Taki, no taki sport zawsze jest ryzyko. Ryzyko, no. Czy to walka taka, czy duża, wchodzi do ringu zawsze z ryzykiem, ale ja żyję nadzieją, wielką wiarą Boga, że będzie wszystko dobrze. Jestem zdrowy na dzień dzisiejszy. Jestem w dobrej formie i mam nadzieję, że tak będzie 16 listopada. Pokażę świetny kawał boksu i zwyciężę, bo to jest mój cel. I z kim sparujesz do tej walki? Przygotowanie? Sparujemy z Kaufmanem i sparuję Monte Barrett. Także dobry sparing. Jestem dobry shape. Miałem mało przerwy po tej ostatniej walce. Dosłownie po miesiącu byliśmy już razem z Rogerem w gymie. Oby zdrowia do 16 starczyło, no i dać świetny show kibicom, no bo na to wszyscy oczekują, tego wszyscy oczekują, dobrej walki, no. Ja też takie walki chcę, bo przecież kibice, pamiętają, przychodzą do areny, włączają telewizory, oglądać świetne walki, no i takie chcę zawsze dawać. No, pięknie. Tomasz, jeszcze ostatnie słowo na twoich kibiców na całym świecie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia, oglądajcie mnie 16 listopada. Przyjdźcie do areny Dorniston Arena Verona. Także serdecznie zapraszam, Tomasz Adam. Dziękuję serdecznie. Góra do głowy.